Hej, witam Cię w moim nowym odcinku na tym kanale. W tym odcinku jesteśmy w Mall Tycoonie i wreszcie mamy update, na którego bardzo dużo osób czekało. No i mamy taki update'cik, tak jakby bez pięter, ale mamy inną fajną rzecz dodaną. Szkoda, że pięter nam nie dodali, ale mamy inne fajne rzeczy, które nam dodali. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co zostało dodane, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika, będzie bardzo fajnie, jeżeli to zrobicie. No i możecie wbijać też na naszego Discorda i napisać, jak oceniacie ten update'cik w komentarzu. Dobra, idziemy sobie na samą górę. Patrzcie, mam 4 biliony, więc nie muszę tak naprawdę już nic zbierać. Ale jak widzicie, tutaj mamy coś takiego jak profile i te rebirthy nasze. I jak widzicie, możemy tutaj sobie kupić get 5x, czyli zdobądź 4 razy szybciej wasze tak jakby tipsy. Tutaj możemy zdobyć, żeby zachować, tak jakby, nie wiem, nie rozumiem trochę tego, ale zapisane, żeby zachować 3 legendarne tak jakby sklepy po zrobieniu rebirtha, więc trochę dziwne. I tutaj mamy, że możemy kolorować sobie podłogi. Zaraz to sobie upgrade'ujemy. Tutaj sobie stawiamy, bo już w sumie nie muszę właśnie zbierać, bo już wszystko sobie uzbrałem przed odcineczkiem. Okej. I ostatnia rzecz. I idziemy do kolejnego sklepu, który jest... No dobra, kupmy sobie tą naszą arenę i żeby już nie tracić na to czasu potem, bo to jest najnudniejsza rzecz w całym Tycoonie. Wybieramy nowy i bierzemy... Znowu elektryczny, albo z ubraniami. To bierzemy z ubraniami. Okej. O, jeszcze tutaj. Kolejny sklep skończony. I już mamy w sumie ostatni sklepik, tylko jeszcze tutaj dokończymy tego naszego elevatora. Okej. I ostatni, w sumie już ostatnie dwa sklepiki. Czyli tutaj kupmy sobie arenę. Oj, ale już pieniędzy straciłem dużo. Ale z tego co pamiętam, to 10 bilionów kosztuje na samej górze zrobienie rebirtha, a to się w sekundę uzbiera, wy nawet tego nie będziecie widzieć. Okej, okay, więc dobra, mamy teraz legendarny albo epic, nie wiem w sumie co to było. Okej. I kolejny sklep skończony. Ale ładnie to wygląda. I ostatni sklepik na tym piętrze i budujemy znowu elektryczne. Ale cały czas są te same sklepy, ciekawe czemu. Okej. I kolejny sklep skończony. I mamy ostatnią już arenę, nie ostatnią arenę, tylko ostatnią, nie wiem jak to nazwać. Ten duży budynek przedostatni. Okej, okay. Mi się wydaje, że ten budynek się zmienił, ja nie pamiętam, że on robił taki budynek tutaj w tym miejscu, nie pamiętam. No nie pamiętam, że takie coś robił, ale okej. Okay. Chyba się zmieniły te budynki jednak, ale nie ma w update napisane, że się zmieniły, więc nie wiem. Okej, okay, tu... Już mnie nie stać, ale dobra, mam nadzieję, że w naszej kasie jest jeszcze... Mamy jeszcze 1 bilion, więc to na spokojnie. I budujemy sobie te nasze schody elektryczne. Okej. Okay. I tutaj oczywiście informacja taka nudna. I zbudujmy sobie elevatora, żeby zobaczyć, czy na pewno jeszcze ostatnie piętro. Tak, jeszcze to i już mamy na samej górze do zrobienia rebirtha, więc kozak. I dlatego czekam na zrobienie tego rebirtha, bo myślę, że właśnie tam przy rebirthie może być więcej informacji o tym update'iku. Okej, już mnie nie stać, więc musimy poczekać. Okej, budujemy sobie teraz beauty store. I czy starczy mi pieniędzy? 1 bilion, teraz 1 bilion idzie na jeden sklep. Okej, jeszcze tylko 123 miliony mi zostały, więc musimy znowu poczekać, aż uzbieram pieniędzy. Tutaj kolejny sklep i mamy kolejnego fooda, czyli musimy kolejny food zbudować i mamy pizzerię. Okej, i skończony kolejny cały sklep. Mamy jeszcze 1,6 biliona, więc kupmy sobie jeszcze kolejny sklep, tylko że z ubraniami. I też go budujemy całego, okej. I ostatnia rzecz. I koniec tego sklepu. Okej, idziemy do kolejnego. Jeszcze mi zostało tylko 502 miliony, a to kosztuje 300, więc już mi nie starczy. Okej. I czy starczy mi na ten sklep? Nie, nie starczyło mi na ten sklep, więc musimy znowu pozbierać. Już sobie te ostatnie rzeczy w tym sklepie. Okej, cały zbudowany, jeszcze mamy 2,4 biliona, więc... Dobra, mamy ten sklep, tylko możemy. A co to jest za robuxy w ogóle do kupienia? Aha, bank, dobra, to wychodzimy z tego. I budujemy teraz może... No muszę elektroniczny, bo nie było nic innego niestety. Okej. I co my tu mamy? Sklep z telefonami, tabletami i ostatni już za te 300, 530 milionów.
Okej, okay, możemy food zbudować i mamy chyba epika. W sumie znowu zapomniałem zobaczyć. Starczy mi? Okej, okay, starczyło na cały sklepik. I mamy ostatnią w sumie rzecz tutaj i tutaj. I już będziemy robić sobie rebirfa. Okej, okay, budujemy sobie tutaj jakiegoś parta dla fontanny. Tutaj stawiamy jedno drzewko, czy to jest jeden kwiatek. Tutaj kolejny kwiatek. I tutaj za 485 milionów. I mamy basen, basen mamy. I już mnie nie stać niestety na więcej. Ja w sumie teraz jak dostałem tipsy, to mi stać. Okej, okay. Budujemy sobie tutaj jakieś leżaczki. Okej, okay. I tu mamy jakieś... O, już mamy basen w sumie zbudowany, tylko nie da się pływać w nim. Dobra, idziemy po kolejną kaskę, bo już mnie nie stać. Tutaj budujemy kolejne leżaczki. I co my tu mamy? Czy jeszcze mi będzie stać? Tu mamy jakieś upgrade'y do basenu. Tu mamy jakieś te... o, zapomniałem jak to się nazywa. Jakieś chorągiewki. Tutaj kolejne. I co my tu... I czy już mi stać? Dobra, cały zbudowany, cały nasz basenik jest zbudowany. W miarę ładnie on wygląda, tylko tam się zrespił jakiś ten, jakiś NPC. I co my tu mamy? Tu jeszcze mamy za 3 miliony i za 2 miliony coś, o Boże. Ile jeszcze pieniędzy muszę uzbierać? Tutaj budujemy sobie tego naszego flora i jeszcze 2,4 biliony. Czy ile kosztuje to robuxów? 80, to ja nie będę wydawał robuxów, nie ma co. I uzbieramy sobie to po prostu. I co my tutaj mamy? Okej, już mamy drabinkę, już to nie kosztuje 10 bilionów, tylko 2 biliony. I teraz 10 milionów kosztuje do zrobienia trofeum. No i okej, teraz 10 bilionów kosztuje do zrobienia trofeum, więc trochę to jest. I idziemy sobie tutaj na dół. I w sumie możemy już sobie kupić tutaj coś za te nasze... pointsy, te nasze punkty. I zobaczymy jak to wygląda. Kupmy sobie 5 razy szybsze tipsy i zobaczymy czy to się w ogóle zapisuje na zawsze. Okej, okay, mam kupione. Teraz tutaj jest okej. Okay. Teraz kupmy sobie te nasze story i kupmy sobie kolorowanie naszych, jak to się nazywa, naszych podłóg. Kupmy sobie jeszcze, co tutaj mamy? Hider. Okej, okay, czyli większa szansa na wydropienie rara albo epika. A tutaj mamy chyba 50% więcej, ale ja bym sobie kupił chyba większa szansa na rara albo epika. I zostało nam ostatnie, i, ale to questy jakieś, a ja nie wiem czy są jakieś questy w tej grze. Tu mamy jeszcze na razie zablokowane to też, więc kupiliśmy już sobie wszystko. I jak zrobimy następny rebirfa, zrobimy następnego rebirfa, to wtedy powinno nam się zapisać te 3 legendary shopy i powinniśmy mieć 5 razy szybsze tipsy. Tak przynajmniej jest napisane. Zobaczmy jeszcze raz, czy na pewno wszystko dobrze przeczytałem. Mamy tutaj kolorowanie podłóg. Tu mamy dwa razy... Tutaj mamy 3 zapisane tak jakby legendary story. Tutaj mamy tak jakby większą szansę na wydropienie epika albo rara, a tutaj mamy razy 5 tipsy, więc myślę, że w miarę fajnie mam tylko 1 bilion. Czym jest stać, żeby dokupić sobie? O nie, to jest drogo. 150 robuxów. Okej, okay, kupmy już sobie to, albo nie, nie kupujemy, tylko poczekamy chwilę, bo po co wydawać aż tyle robuxów. Mamy już 10 bilionów i idziemy sobie kupić tego naszego rebirfa i zobaczymy, czy nam się wszystko to, co tutaj kupiliśmy, zapisze. Okej, okay. I czy teraz możemy zrobić rebirfa? Teraz mamy 5 new stores, aha, czyli dodają się nowe, są nowe wtedy, nowe są sklepy teraz, jeżeli robisz upgrade'a. Okej, okay, starting cash'a i... Możemy sobie wybrać jakieś upgrade'y, okej. Okay. I... co to jest? Możemy sobie wybrać... aha! Wybrało nam nowe story, które się dodają, ale fajne. Okej. Okay. No i fajnie. Fajnie, pokazało mi jak miałem fajny sklep i mi usunęło go. Okej. Okay. I mamy nice. I czemu się nie zapisały moje story? Czy moje story się zapisały, które są tutaj? Okej, okay, nie wiem czemu się nie zapisały moje story. Ale mamy dwa kolejne, tak jakby, nie wiem jak to nazwać. Dwa kolejne pointsy. I nie wiem czemu, gdzie są te story, które miały się niby zapisać. Nie wiem gdzie zniknęły moje story. Więc tak właśnie działają te upgrade'y, w ogóle ich nie widać. Może jak tutaj sobie kupię, to mogę sobie wybrać te story, które się zapisały.
No nie, nie mogę. Nie wiem co to znaczy, żeby zapisać te legendary store. Nie wiem. No i myślę, że to było na tyle w tym odcineczku. Jeżeli taki odcineczek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę i subika. I ja nadal nie ogarniam, o co chodzi z tym tutaj. Bo jest napisane, że zapisz 3 legendarne store. Aha, czyli w następnej rundzie po zrobieniu rebirthu, z tego co tak przeczytałem, czyli po zrobieniu rebirthu w następnej rundzie możemy zapisać 3 legendarne store. Nie wiem, o co chodzi w tym, ale to było tyle, do zobaczenia w następnym odcinku, siema. Jeszcze zapomniałem dodać, że jest nowy kodzik i dodali kody nam do gry. Wpisujemy sobie legendary tak po prostu i klikamy enter i mamy darmowy legendarny store, który też nie wiem jak to działa, ale myślę, że po prostu legendarne store to jest coś takiego, że tak samo jak inne store, że sobie odblokowujecie store i możecie mieć inne store dzięki temu, po prostu inne sklepy i więcej tych sklepów może wam się wylosować.